Szef BBN-u uspokaja, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Przyszły piątek to wstępny termin informacji w Sejmie na temat inwigilacji Pegasusem. A zaraz po wiadomościach gościem Radia Z będzie poseł PiS-u Marek Suski. 18. Niekorzystny rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie możliwy, ale bezpieczeństwo Polski niezagrożone. Taki komunikat po szeregu spotkań w sprawie irańskiego ataku na Izrael ma szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak mówi Jacek Siewiera, bez wątpienia jest to czas, kiedy podejmowanych jest wiele inicjatyw. Są też analizy sytuacji, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i polskiej. Pomimo tych działań i ocen, które nie mogą wykluczać eskalacji w nadchodzących dniach, nawet godzinach, bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa nie ma. Ambasadora w Izraelu mamy mieć z powrotem najszybciej jak się da. Zapowiada to dzisiaj w Radiu Z wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna. Ujawnia, że prezydent Andrzej Duda zna już kandydaturę i jest przekonany, że będzie w tej sprawie porozumienie. Kandydaturę przede wszystkim przedstawił i prezydentowi, i premierowi pan minister Sikorski. I wiem, i chcę to potwierdzić, że panu ministrowi Sikorskiemu zależy, żeby to stało się jak najszybciej. Ze względu na sytuację, która jest oczywiście na Bliskim Wschodzie. Jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? To zobaczymy. Nie chcę tutaj wchodzić w buty swojego szefa, że tak powiem. Bogdan Rymanowski dopytywał, czy kandydatem jest inny wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski, ale wiceminister Szejna mówi, że nie czuje się upoważniony, by cokolwiek na ten temat powiedzieć. W przyszły piątek prokurator generalny Adam Bodnar może przedstawić w Sejmie informację o inwigilowaniu Pegasusem. Marszałek Szymon Hołownia zastrzega jednak, że nie jest to decyzja ostateczna. Statystyka stosowania kontroli operacyjnych jest już na stronach Sejmu i Senatu i wynika z niej, że w latach 2017-2022 systemu szpiegowskiego użyto wobec 578 osób. Uważam, że nawet gdyby był jeden przypadek, w którym państwo w sposób niezgodny z prawem i za pieniądze, które powinny służyć zupełnie do czego innego, podsłuchiwało choć jednego obywatela lub obywatelkę, to jest to skandal, który powinien być wyjaśniony przez to państwo do spodu, bo to się po prostu w głowie nie mieści. Na razie nie wiadomo, czy minister Bodnar przedstawi informację sejmowej komisji, czy na posiedzeniu plenarnym. Wiadomo, że w studiu jest już gość Radia Z. Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. W studiu jest z nami Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który tam ciągle coś, czegoś szuka w telefonie. Ja się chwaliłem, że ostatnio namalowałem konia. Tak, to jeszcze o tym porozmawiamy, o pana pasji malowania. Tak, zresztą są też pytania na ten temat od słuchaczy. Natomiast chciałam zapytać na początek o Pegasusa. Ponad 500 osób było inwigilowanych. A to skrzydeł, a Pegasus to już pan w ten deseń generalnie idzie, że należy to bagatelizować. Dokładnie 578 osób w ciągu 5 lat było inwigilowanych przy pomocy tego wyrafinowanego narzędzia. Skala robi na panu wrażenie? 500 w ciągu 5 lat? Tak. Czyli 100 na rok. No to nie jest zbyt dużo. No ja wiem, pan od początku ja to bagatelizował. Nie to, że bagatelizował. Jednak ja słyszałem tak. O kilkudziesięciu tysiącach inwigilowanych, jak ta koalicja 13 grudnia walczyła o władzę. No a teraz się okazuje, że 500 i jak na razie nie wskazano żadnej osoby, która byłaby inwigilowana bez zgody sądu. A co ale więcej, prokuratura bada, czy te zgody nie były wymuszane, jak mówił dzisiaj Tomasz Siemoniak w TVN24 o poranku. Gdyby tak było, to sądzę, że sędzia Tuleja, który też takie zgody wydawałby, krzyczał, że jest naciskany i tak dalej. Natomiast był jednym z tych, którzy chodzili na te protesty KOD-u, krytykowali, że brak praworządności, a teraz się okazało, że sam uczestniczył w ale tym. Ale czy pana zdaniem w ten sposób Pegasus powinien być wykorzystywany? Przecież wiemy, że inwigilowani byli Krzysztof Brejza, Jacek Karnowski. No pewnie kolejne nazwiska będą też podawane do publicznej wiadomości. Wie pani, tutaj trudno mówić o tym, że ktoś był inwigilowany, jeżeli były jakieś zarzuty, które wskazywały, że ktoś jest zamieszany w jakąś aferę, to czasami rzeczywiście mógł ktoś być kontrolowany. Ja sobie przypominam, jak była ta afera Polnordu, gdzie tam jakieś ogromne pieniądze przepadły, no i teraz pan mecenas Roman Giertych mówi, że być może też był inwigilowany. No jeżeli były takie rzeczy, które były w kręgu podejrzeń, że są przestępstwa, no to takie rzeczy się zdarzają. Wszystko to będzie badać prokuratura i bada. Będzie też informacja prokuratora generalnego w przyszłym tygodniu, czy nie wiadomo, czy na posiedzeniu Sejmu, czy na posiedzeniu komisji. W trakcie działalności
można powiedzieć, poprzedniej władzy, która jest teraz tak krytykowana. Którą pan reprezentuje? No tak, nie wypieram się. Mogę powiedzieć tyle, że wszystkie te wnioski były badane przez prokuraturę i były badane przez sądy. Natomiast dzisiaj ja widzę, że ta nowa władza chce pokazać, że wszystko, co robił nasz rząd, to było złe, przestępcze. A ja jakbym tak sięgnął trochę dalej wstecz, to przecież kiedy oni odchodzili od władzy, to wyszły na jaw, że oni inwigilowali. Tu takie osoby jak Robert Mazurek, Piotr Nisztor, Elżbieta Olczyk, Piotr Kwieciński. To mam taką długą listę dziennikarzy, o których mówiono, że byli inwigilowani, jak napad na pana Sylwestra Latkowskiego i wydzierano mu ten komputer i tak dalej. Więc grzechy poprzedniej władzy, obecnej, rządzącej koalicji są rzeczywiście znaczne. Odwracania kota. No właśnie, oni odwracają kota. Marszałek Hołownia mówi, że to jest jednak skandal, bo nawet gdyby był jeden przypadek, w którym państwo podsłuchiwało choć jednego obywatela niezgodnie z prawem, no to już jest skandal. Jak na razie jeszcze nikomu nie udowodniono, że kto był podsłuchiwany niezgodnie z prawem. Jeśli rzeczywiście coś takiego będzie miało miejsce, to z pewnością ci, którzy dzisiaj rządzą, zrobią wszystko, żeby ukarać osoby, które są za to odpowiedzialne, a przykład na takie odmienne traktowanie w różnych osób w takich samych sytuacjach, to proszę popatrzeć teraz rolnik, który tam rozlał gnojowice pod pewnym urzędem. Mówią, że to bandyta, 3 lata przestępca powinien spędzić w więzieniu. A jak poprzednio pan minister, obecny wiceminister rolnictwa ze swoimi ludźmi rozsypywał gnój i rozlewał gnojowice, to prokuratura nie widziała znamion przestępstwa, więc można powiedzieć, że różne standardy ta koalicja stosuje wobec nas, czyli wobec opozycji, różne wobec siebie. Aktualny minister to wywalał tę gnojowiskę wtedy, kiedy jeszcze nie był ministrem. Szanowni państwo, pod waszymi rządami. I szanowni państwo, wobec tego, to jak w tej chwili jest traktowana prokuratura, jeśli prokuratura w sprawach, które poprzednio nie widziała, że mają znamiona przestępstwa, teraz okazuje się, że mają, to znaczy, że co, są naciski? A zresztą pani prokurator Wrzosek, która mówiła o tym, jak załatwiała te sprawy dotyczące napadu na media publiczne. Nawet do dzisiaj pan minister Bodnar nie znalazł podstawy prawnej dla przejmowania mediów publicznych przez agencje ochrony, czyli takich dorosłych facetów, którzy tam ze 2 metry wzrostu i na naszą panią poseł tak naparł, że rękę miała zwichniętą. No nie ma na razie podstawy prawnej do takich działań. Nawet byliśmy na kontroli poselskiej w ministerstwie. Prosiliśmy pana ministra, żeby pokazał dokumenty, na jakiej podstawie. Czy był przetarg na te działania, czy jakaś umowa, ile zapłacono. Nie ma żadnych dokumentów. Proszę iść do ministra Budki. A minister Budki odpowiada, nie, to minister Sienkiewicz. Czyli oni sami już wiedzą, że przekroczyli pewną barierę, jaką w państwie demokratycznym przekraczać nie wolno. No ale oczywiście tutaj ten stek zarzutów, ja słyszę codziennie ileś afer wymyślonych Prawa i Sprawiedliwości. No to jest taka metoda. Kiedyś wymyślono taką metodę, że jak się będzie kogoś oczerniać, obrzucać błotem, to coś przylgnie. I to zdaje się wymyślił taki pan o nazwisku Goebbels. I dzisiaj taka taktyka jest stosowana wobec opozycji. No, ale wy teraz robicie z siebie naprawdę prawdziwe niewiniątka. No, ale to wszystko oczywiście będzie wyjaśnić prokuratura. Oczywiście i nie jesteśmy, oczywiście nie jesteśmy całkowicie niewinni, bo nikt nie jest aniołem na ziemi. Natomiast pani redaktor, jak ja codziennie czytam o tych różnych zarzutach, co my żeśmy narobili, no gdyby rzeczywiście tak było, to państwa polskiego już by nie było, a tymczasem było najniższe bezrobocie, podwojony budżet, najlepsza sytuacja wzrostu gospodarczego od wielu inflacja lat. Inflacja po prostu level hard. I tutaj muszę postawić pauzę. Tutaj muszę postawić pauzę. Była niestety Marek i wojna, Suski z nami zostaje. COVID. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na platformie państwa. X. Oczywiście na YouTubie, więc proszę zostać z nami i porozmawiamy o tym, o żelaznej kopule między innymi. O tym dzisiaj też mówił premier Donald Tusk. To jest gość Radia Z.
No właśnie, panie pośle, czy nad polskim niebem powinna powstać żelazna kopuła w ramach inicjatywy European Sky Shield? No, każda inicjatywa jest dobra, natomiast z tą żelazną kopułą, tą europejską, to jest tak, że bardzo wiele państw, jak patrzyło na to, jak ma to działać, to do tej żelaznej kopuły europejskiej i niemieckiej w gruncie rzeczy nie chcą przystępować, tylko chcą amerykańskiej, bo tak naprawdę to, co widzimy w Izraelu, to są połączone siły umiejętności natowskich, ale głównie amerykańskich, Wielkiej Brytanii. No bardzo skuteczna, znaczy no skuteczna jest ta żelazna kopuła, ona przechwyciła tysiące rakiet. A ta proponowana przez Niemcy, no nie jest tak skuteczna. Ale to ma pan jakieś dowody na to? A ma pani dowody na to, że jest skuteczniejsza ale od tamtej? Ale ma pan dowody na to, że nie na jest to, skuteczna? Że tamta, na to, że tamta jest skuteczna, dowody są w postaci tego, co no się dobrze, dzieje. Ale ta jeszcze nie powstała. Natomiast, i tam już pan no, kwestionuje, że jakby powstała, jeszcze, to jeszcze, będzie jeszcze dużo nie, gorsze. Jeszcze nie powstała i wiele państw, które, no, bo to są dokumenty tajne, miało wgląd do tego, jak to ma wyglądać, powiedział, że... Ale jakie państwa tak powiedziały, że to... No, 9 państw, które są w Unii Europejskiej, nie bardzo są zainteresowane tym. Ale może pan wymienić chociaż jedno takie państwo, które nie jest zainteresowane? A to proszę spojrzeć, w internecie są one wymienione. Ale to może pan przecież powiedzieć naszym słuchaczom. To musiałbym, żeby nikogo nie skrzywdzić, musiałbym wejść w internet. Nie, bo wie pani, no... No ale dzisiaj umylę Donald Tusk powiedział, że będzie afera. Donald Tusk dzisiaj powiedział, że będziemy współpracować w ramach inicjatywy European Sky Shield i nie przeszkadza mi, że inicjatorami tego systemu były Niemcy. No jemu nic nie przeszkadza, co Niemcy proponują. No ale pan premier dzisiaj mówił też, że pytał o zdanie szefa BBN i dwóch najważniejszych generałów, bo dzisiaj też było w części posiedzenie no, niejawne rządu i usłyszał, że jeżeli to jest część naszego systemu, no to to jest właściwe. No, tak, ale wolałbym, żeby to była jednak kopuła z NATO i z Amerykanami, bo oni są o wiele skuteczniejsi w tych działaniach. A Donald Tusk też skarżył się na Antoniego Macierewicza, że bylibyśmy dużo dalej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, gdyby nie jego działania, nie zaniechania, że zakwestionował przetargi na 8 baterii Patriot, a także unieważniał postępowania przetargowe na zakup dronów. A ja pamiętam, co mówił Donald Tusk. Ale ja bym chciała, żeby pan się odniósł akurat do tej informacji. Kiedy był premierem. No ja się odnoszę do tego, co robił Donald Tusk. To on pogonił Amerykanów, którzy chcieli w Polsce instalować system rakietowy. To on powiedział, że nie dziękujemy, nie potrzebujemy. A teraz mówi, że no można to było zrobić wcześniej. Tak, mógł pan premier zrobić to dużo wcześniej. Ale przez ostatnie lata, rządziliście na zbrojenia. A z rzekomego maila szefa KPRM-u ówczesnego Michała Dworczyka wynikało, że rzeczywiście Antoni Macierewicz jako szef MON blokował zakup polskich dronów. Ja nie wiem. Od firmy prywatnej, bo mówił, że nie będziemy kupować od prywaciarza. Ja nie wiem, jakie są maile, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe i co w nich jest. Natomiast o ile wiem, mogę powiedzieć, że coś wiem na ten temat, tak samo jak na działanie naszych służb i funkcjonowania tych systemów, czy on się nazywa Pegasus, czy inaczej, to dzięki temu zostały wykryte grupy zamachowców, które w Polsce chciały dokonać zamachów terrorystycznych, czyli państwo musi mieć takie narzędzia. No dobrze, no a właśnie, jeśli chodzi, no właśnie, a jeśli Pegasus chodzi miał przede wszystkim, chodzi o to, żeby walczyć no grupami przestępczymi, żeby infiltrował, jak rozumiem, grupy działał przestępcze, żeby inwigilował przez terrorystów, no przepraszam, tak? Ale Jacek Karnowski terrorysta, no. A to jest jakby kwestia, która jeszcze nie jest potwierdzona. Natomiast jeżeli chodzi o systemy te dronowe, no to przecież czyje te systemy i rakietowe, i dronowe z Polski trafiły na Ukrainę? No nasze. Czyli no, to mówienie o tym, że myśmy tego nie rozwijali, jest rzeczą nieprawdziwą. No ale nie kupiliśmy tych fake. Tak zwanych warmetów, czy też warmetów. A pan minister Dworczyk w swojej korespondencji pisał, że jednak testy wypadły świetnie. A czy to jest normalne w państwie prawa, panie przewodniczący, że Antoni Macierewicz, jako już teraz były szef komisji, ale wcześniej jako szef podkomisji śledczej, ignorował wyzwanie prokuratury, która zwracała się o to, żeby zwrócić jej dowody wypożyczone komisji, dowody dotyczące katastrofy smoleńskiej. Niektóre części tu polewa na przykład. No i co? Jeżeli były prowadzone badania i te części były w laboratoriach, to nie było takiej możliwości. Ale to proszę zapytać Antoniego, dlatego że... Ale czy to jest normalne, żeby dowody nie wracały do prokuratury? Ale ja nie znam tych dokumentów i nie wiem. No wygodne to jest, wygodne, żeby tego nie komentować. A czy prezydent Duda poleciał do Stanów Zjednoczonych, a potem będzie w Kanadzie, czy powinien spotkać się z Donaldem Trumpem, jeśli będzie taka możliwość?
A czemu nie? To jest jednak były prezydent i najpoważniejszy kandydat na kolejną kadencję w Stanach Zjednoczonych, a w końcu Stany Zjednoczone są największym gwarantem naszego bezpieczeństwa. Teraz jest na ławie oskarżonych. Więc no tak, to rzeczywiście ta wojna polityczna, tak jak i u nas, tak jak i tam. Ale tutaj chodzi o potajemne przekazanie pieniędzy aktorce filmów pornograficznych w zamian za milczenie. Jest prowadzona po prostu w sposób taki, że się wykorzystuje prokuraturę i sądy. Ja nie oceniam, bo ja nie znam uwarunkowań amerykańskich. Natomiast widzę, co tutaj się dzieje. Jak ja słyszę, że minister Błaszczak będzie postawiony przed sądem i dokumenty już są przygotowane na sprawę przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu, tylko jeszcze czekają na odpowiedni moment. I Mateusz Morawiecki ma być pociągany przez wymiar sprawiedliwości tej dzisiejszej koalicji 13 grudnia 8 gwiazdek. Więc jeżeli się takimi metodami zwalcza opozycję, no niestety jak widać w Stanach Zjednoczonych też sądami się walczy. Taki jest świat. Chciałbym, żeby ten świat był inny. Bo bardzo jestem zaniepokojony o przyszłość Polski, jeżeli ci, którzy rządzą, chcą zniszczyć opozycję różnymi fałszywymi albo wyssanymi z palca sprawami. Jak to się mówi, nie ma dymu bez ognia. Z punktu jeżeli widzenia Polski... to ma być tak, że no, pan premier opowiada, że trzeba postawić przez sąd posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu. No i jeżeli oni przedstawiają dokumenty na to, że zostali źle potraktowani, mimo że sąd stwierdził, że są posłami, to pan premier sobie kpi i sobie po prostu żartuje. Ale skazanie prawomocnym wyrokiem jednak no, nie mogą pełnić funkcji posła czy też senatora. Chociaż, no tak. Bo teraz tylko, rozumiem, że pan pije do Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Tylko od tego wyroku się odwoływali i wyrok nie był jeszcze w pełni skonsumowany, a Sąd Najwyższy mówił o tym, że on był niewłaściwie podjęta decyzja przez marszałka Hołownię, a marszałek Hołownia wysyłał swojego umyślnego nie do tej izby, która powinna rozpatrywać i tak dalej. Tu jest cały szereg matactw tej koalicji 13 grudnia 8 gwiazdek i to jest koalicja zemsty, strachu i bałachu, bym powiedział, bo zmyślają po prostu różne ale suma summarum historie, że po raz kolejny pan prezydent ułaskawił dwóch byłych posłów. A komu pan, a z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, kto byłby teraz lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Czy Joe Biden, czy Donald Trump? Z punktu widzenia narodowego polskiego i to byłoby dobrze, żeby rząd w Polsce miał Prawo i Sprawiedliwość. Pytam o wybory w Stanach Zjednoczonych. A póki co, no to będą wybory, rozstrzygną się. Z każdym prezydentem Polska będzie współpracować Stanów Zjednoczonych, bo każdy prezydent Stanów Zjednoczonych jest gwarantem funkcjonowania NATO. Więc ja nie będę tu krytykował. Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, można mieć pewne wątpliwości. Nie będę krytykował. No, ja pamiętam, jak był prezydentem, to bardzo dobrze wyrażał się o Polsce, wspierał nasze starania do suwerenności i do siły militarnej. No i nie widzę zagrożenia dla Polski, jeżeli zmieni się prezydent, więc... Ale mówimy o NATO całości, nie tylko mówimy o naszym... Tak, oczywiście. Ja naszej mówię obecności o NATO, mówię w NATO pakcie północnoatlantyckim, a najsilniejszym ogniwem NATO są Stany Zjednoczone. I dlatego z każdym prezydentem Stanów Zjednoczonych będziemy współpracować. Bardziej pan kibicuje Donaldowi Trumpowi niż Joe Bidenowi. Tak wnioskuję po tym, co pan mówi. Ja mogę powiedzieć, że niestety nie będę głosował w wyborach nie jest pan Amerykaninem. W Stanach Zjednoczonych, więc nie będę się wypowiadał, nie jest pan obywatelem Stanów Zjednoczonych. Bo nie mam na to wpływu, więc życzę Stanom Zjednoczonym, żeby wybrały dobrze, żeby miały prezydenta, który będzie służył Stanom Zjednoczonym, Amerykanom i który będzie miał w pamięci Polskę jako swojego najsilniejszego sojusznika w tej części Europy. Eurowybory przed nami, no to 9 czerwca, to jeszcze trochę czasu zostało, ale jednak kampania za chwilę się zacznie. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zgłoszony, a kiedy zostanie zarejestrowany? Jakie tam są procedury? No został zgłoszony, rejestracja nastąpi, kiedy zostanie zarejestrowany. To już my rejestrujemy, tylko Państwowa Komisja Wyborcza. A kiedy poznamy kompletne listy wasze do Europarlamentu? No wtedy, kiedy będą gotowe. Na razie pracujemy kiedy będą gotowe? Nad nimi. Jak skończymy pracę. Ale ile to może potrwać jeszcze? Parę dni myślę, że... Czyli na dniach, tak? Powinny zostać ogłoszone, tak? Nie obiecuję, że w tym tygodniu, bo raczej w tym tygodniu Komitetu Politycznego nie na będzie. Ten temat raczej na ten temat nie będzie.
A może będzie na jakiś inny temat? Może, ale na razie chyba nie jest przewidziane. Mamy w tym najbliższym czasie drugie tury w wielu miejscach i jest wielu naszych kandydatów. Jak na razie koncentrujemy się na tym, żeby dokonać w wielu miejscach dobrej zmiany. Właśnie dlatego, że w wielu miejscach prezydenci są po prostu bardzo słabi, leniwi, tak jak w Radomiu chociażby. I atakujący, no nie chcący brać udziału w debacie z naszym kandydatem, tylko atakujący, oskarżający, jakiś hejt, brudną kampanię prowadzący, a nie chcący rozmawiać o przyszłości miasta. Zresztą bardzo to ciekawe, że prezydent teraz, tuż przed wyborami, przypomniał sobie po 9 latach sprawowania funkcji, że Radom ma jakichś mieszkańców. Wyszedł z kajecikiem do nich i pytał, jakie mają problemy. No i oni mówią, a tu dziura w chodniku, a tu dziura w asfalcie. No dajcie spokój, a wracając do listy Europarlamentu, czy znajdzie się na nich Jacek Kurski, były prezes TVP? A to tak jak powiedziałem, będzie komitet polityczny, który będzie o tym decydować. Ale słyszałam, że jednak tak i że miałby dostać dwójkę z Podkarpacia, chociaż on pewnie wolałby startować gdzie indziej. Tego nie wiem, nie rozmawiałem z nim na ten temat. Ja nie mówię, że z nim pan rozmawiał, przecież to nie on ostatecznie będzie decydował, kto się znajdzie na listach. Przecież ostatecznie to będzie Jarosław Kaczyński. Mówię o tym, gdzie on by wolał kandydować. No nie rozmawiałem z nim na ten temat. Natomiast będzie o tym decydować komitet polityczny. Jeżeli poznamy kandydatów na kandydatów, z pewnością będzie na ten temat dyskusja. A nie będzie startować, rozumiem, tak? Nie wybieram się do Europarlamentu. A Daniel Obajtek, były prezes PKN Orlen, znajdzie się na listach? Nie wiem. Tak jak powiedziałem, będzie komitet polityczny, będziemy rozmawiać na temat kandydatów na kandydatów. Po komitecie będziemy potrafili powiedzieć, kto, gdzie i na którym miejscu. A czy jego akcje, jego, czyli byłego prezesa PKN, nie spadły po tych doniesieniach, co działo się w spółce OTS? W spółce córce PKN Orlen? Która rezydowała w Szwajcarii. No nie wiadomo, co się stało z gigantycznymi pieniędzmi, które miały pójść na zakup ropy. Prawdopodobnie z Wenezueli chodzi o ponad 1,5 miliarda złotych. Ja tylko mogę... Wyparowały te pieniądze. To one księgowo wyparowały, natomiast to nie jest tak, że wyparowały. Borys Budka mówił w wywiadzie, szef resortu aktywów państwowych, że Orlen musiał zrobić odpisy na ponad 1,6 miliarda złotych za nietrafione chybione inwestycje. Ja mam wątpliwości co do rozeznania się w gospodarce pana ministra Borysa Budki. Czy ja mogę dokończyć zdanie? Ale mówi pan, mam wątpliwości, ale dokończy pan zdanie, proszę. Bo on się na tym nie zna. Dlaczego się nie zna? Bo on jest prawnikiem, który nigdy z tym nie miał do czynienia. Natomiast ja słyszałem i czytałem też oświadczenie prezesa Obajtka, który mówił o tym, że to jest odpis księgowy i on nie ma nic wspólnego z tym, że gdzieś pieniądze się rozpłynęły. A gdyby te osoby, które sprawowały funkcje, nadal te funkcje sprawowały, to transakcje doszłyby do skutku. Więc można powiedzieć, że jeżeli nastąpią jakieś straty, to z uwagi na nieumiejętne zarządzanie wyrzucenie kompetentnych ludzi i na te miejsca wysunięcie takich, którzy kompletnie nie mają pojęcia na temat procedur i na temat handlu paliwami. Ale były prezes tejże spółki został przecież zatrzymany, bo miał być zamieszany w karuzele VAT-owskie. Miał być zamieszany w karuzele VAT-owskie. Tak. Na razie to ja w ogóle nie znam sprawy. Natomiast a co karuzele VAT-owskie mają z odpisem na paliwach? Taką, a inną przeszłość. No to mówi pani o jednej rzeczy, jakby próbując potwierdzić, że coś innego ma związek z tym, że ktoś za coś innego został zatrzymany. Ja nie wiem. Jeżeli rzeczywiście ma na sumieniu coś i zostanie mu to udowodnione, to powinien być ukarany. Natomiast jeżeli chodzi o działalność Orlenu, to ja sobie przypominam, jak Orlen w kadencji rządów Platformy miał nawet straty, a w ciągu jednego roku zarządów prezesa Obajtka miał taki zysk skumulowany jak w ciągu niemalże 8 lat rządów Platformy, czyli skuteczność w rządzeniu była znacznie, znacznie większa. Można powiedzieć, że ten nasz narodowy czempion stał się
europejskim, a nawet światowym graczem. A to, że to się nie podobało niektórym, no szczególnie też nie podobało się konkurencji, jak prezes Obajtek kupił stacje benzynowe w Niemczech, to tam po prostu aż zawrzało, że jak to tutaj jest ekspansja polskiej firmy na Niemcy. Czyli po tym, jak pan tak wyfala Daniela Obajtka, to wnioskuję, ja że jednak pan uważam, Daniel Obajtek znajdzie się na listach i pewnie dostanie jedynkę, wiem, bo się, potrzebny będzie wiem, immunitet. A Donald Tusk dzisiaj mówił, że Orlenem się... rządzili ludzie, którzy przejdą do historii jako specjaliści, cytuję, od brudnych interesów. No to mówi chyba o tych, którzy rządzili za jego czasów. No, mam wrażenie, że jednak mówił o czasach Daniela Obajtka, kiedy był prezesem. A co z sejmikiem na Podlasiu? Tam będziecie mieli, będziecie rządzić? Mam nadzieję, że tak. No bo tam języczkiem uwagi jest reprezentant Konfederacji, pan Derehajło. Tak, taki też bohater memów. No bohater memów, rzeczywiście. I on rzeczywiście was poprze? Nie wiem, rozmowy trwają. A kto tak z nim rozmawia? Tak jak no wszędzie. Nie mogę powiedzieć, kto z nim rozmawia, tak? Ale rozumiem, że próbujecie go przekonać do siebie? Rozmawiamy na temat dobra regionu, a uważam, no i na że, jakim etapie są te rozmowy? Na etapie trwania rozmów. A kiedy to zostanie sfinalizowane? No to wie pan, jak są rozmowy, to one trwają. Bo ten sejmik musi się ukonstytuować w ciągu trzech miesięcy od momentu ogłoszenia wyniku wyborów. No właśnie, a potem jest rozwiązany. A ile minęło? No jeszcze nie, absolutnie, no 3 miesiące. 9 kwietnia ogłoszono dopiero wynik parę dni. Czyli to może trwać, no. Powiedziałbym, pierwsze koty za płoty. Będzie maj, czerwiec, lipiec. Do lipca może to trwać. Czyli, czyli spokojnie, no. Może też chodzi o to, że generalnie, że gdyby Krzysztof Bosak wystartował w wyborach do Europarlamentu i dostałby się, to wtedy na jego miejsce wchodzi do Sejmu Stanisław Derehajło, a ktoś inny wchodzi na jego miejsce do sejmiku. I taka to by była układanka. To taką układankę to stosowała w stosunku do pana eurodeputowanego Karpiniuka, Platforma Obywatelska. Ktoś odmówił, żeby zostać eurodeputowanym, żeby kolegę wyciągnąć z więzienia. My nie stosujemy takich metod, żeby kogoś wyciągać z więzienia. To taką układankę wymyśliła Platforma w stosunku do swojego kumpla. A po wyborach do samorządu już nastroje się uspokoiły w Prawie i Sprawiedliwości? No bo było wielu takich, że wieszczyło, że tam będą jakieś rozłamy, rozpady i nie wiadomo, co w Platformie i w mediach nam wrogich to pisano. Tak, już koniec, śmierć PiSu. Rozjedzie, no może śmierć, rozjedzie to nie, walec. Kiepski, ale gdyby był kiepski wynik, no to wiadomo, że scenariusze mogły być różne. Tak, Donald Tusk mówił, że walec nie pyta asfaltu, jak go rozjeżdża. Ja pytam, czy nastroje się uspokoiły w Prawie i Sprawiedliwości. A były niespokojne? No były. Poważnie? No były, no przecież Mateusz Morawiecki też wykonał taką szarżę na Jacka Kurskiego. Mówił, my że to... My po prostu ciężko pracowaliśmy, żeby przedstawiać najlepsze propozycje dla Polski, dla naszych obywateli. Ojej. A jeśli cóż chodzi... to za propaganda partyjna, naprawdę, no po prostu zęby bolą. Muszę panu powiedzieć, że zrobiliśmy sondaż, Radio Z zrobiło sondaż, a właściwie sondażnia Ibris, tak, dla Radia Z zrobiła, nie Radio Z, zamówiło. Nie mam niestety APAP-u, żeby pani podarować. I uwaga, to Mateusz Morawiecki jest najczęściej wskazywany jako osoba, która mogłaby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na fotelu prezesa PiS. Ponad 1/5 ankietowanych tak orzekła. I co pan na to? No, takie są wyniki sądy. A to byłby dobry następca? A co ja mogę na to? No na razie jest bardzo dobre. Ja wiem, dobre. Że pan jest zakochany w Jarosławie Kaczyńskim generalnie jest. I uważa, że lepszego to już nigdy nie będzie i że to jest najlepszy prezes Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie. To już proszę dalej nie pytać. Czyli, no ale przecież na pewno musicie też myśleć o sukcesji. Pewnie, że myślimy, ale w przyszłości. No w przyszłości, czyli daleko odległej. Do goście. A odległej, rozumiem. Odległej. No wiadomo, że Tobiasz Boheński kandydatem na prezydenta waszym w 2025 roku na prezydenta Polski nie będzie. A skąd to wiadomo? No, ale chyba raczej tak. No, przecież jego wynik was zachwycił w Warszawie? Jak na razie nie ma decyzji, kto będzie naszym kandydatem, więc nie wiadomo. No nie wiadomo. Czyli rozumiem, że jest cały czas brany pod uwagę?
No nie wiem, ale chyba tak. To jest brany pod uwagę, tak? Jest wielu. Jest wielu wspaniałych patriotów, którzy mogliby sprawować funkcję prezydenta, w przeciwieństwie do Platformy, która tych patriotów to takich bardziej niemieckich ma niż polskich. O, no tak. No to typowa retoryka dla Marka Suskiego, który po prostu jak nie na to mocno, to trzeba wyciągnąć Niemców i nimi straszyć. No oczywiście, że tak. Jakby się pani mogła czegoś innego po mnie spodziewać, że co właśnie nie, no myślałam, że może mnie pan jednak zaskoczy. Może mnie pan jednak zaskoczy. A czy posłowie PiSu, którzy tak balowali głośno w hotelu sejmowym i tam śpiewali o Grzegorz Braun, to jakoś, nie wiem, będą jakieś konsekwencje wobec nich? Nie, w ramach klubu, w ramach... Nie, no cóż, pośpiewali i tyle. Ale nie uważa pan, że to trochę żenujące? Tak. No swoją drogą, ja bym takiej piosenki nie śpiewał, bo raczej kiczowata, no ale cóż, o gustach się nie dyskutuje. Ale tylko panu, przepraszam, styl... Mnie tam nie było. Styl piosenki natomiast nie odpowiada, ale Straż Marszałkowska potwierdziła, że musiała interweniować. Marszałek Hołownia mówił, że wydzwaniali okoliczni mieszkańcy, ponieważ no po prostu było głośno i panowie zakłócali się nocno. No. Z tego co wiem, bo ponieważ śpiewali o członku Konfederacji, to ktoś z Konfederacji pobiegł do Straży Marszałkowskiej na skargę, żeby zakończyć te śpiewanie żartobliwe o ich liderze. No i Straż Marszałkowska przyszła z kamerami, w jakichś kamizelkach kuloodpornych. Aha, czyli to poseł Konfederacji był tym, tak, który poszedł na skargę, tak? Nie wiem, czy poseł, ale członek. A bądź pani. Pani nawet. Może pani. No tak koledzy mówili. Ja tam nie byłem przecież na tej imprezie. Niestety nie mam wielkich talentów do śpiewania, więc pewnie bym w ogóle nie śpiewał, gdybym tam był. Ale posłowie powinni się tak zachowywać? No rozumiem, byli, że po pracy, ale w hotelu sejmowym i tak dalej. Wie pani, no... I to jeszcze data, 10 kwietnia, no wie pan, no... Czasem pod naporem różnych trudności i napięć ktoś próbuje te napięcia jakoś rozładować. No nie jest to może najlepsza metoda. Bo jak to mówią, piłeś nie pisz, albo piłeś nie zamieszczaj zdjęć, tak jak pan Protasiewicz, no ale... No i teraz rozmawialiśmy o Bortniczuku, o Mędzie, o Mateckim i nagle zeszło na Protasiewicza, no to rzeczywiście no, dziwne rzeczy. Ja przyznam się, no tak, bo rzeczywiście tam to bardzo też dość bulwersujące te różne jego wyczyny i zdjęcia. Natomiast, no ja... Tak jak powiedziałem, no ja tam nie byłem, nie śpiewałem i nie powiem, żebym był zachwycony tym. Pytanie od słuchaczy. Czy jest pan zadowolony, że głosy PiSu w 2019 roku sprawiły, że Ursula von der Leyen objęła stanowisko szefowej Komisji Europejskiej? Czemu przyłożyliście do tego rękę? Czy nie jest wam wstyd? A jaka była alternatywa, jeżeli tam ten ktoś tak nas krytykuje? Były dwie osoby, między którymi można było wybrać. Czyli rozumiem, że to było to mniejsze zło, tak? W wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, tak? Mieliśmy. Z drugiej strony mieliśmy osobę, która jest, no już można powiedzieć, skrajnie lewicowa. No i wybór był pomiędzy panią Ursulą von der Leyen, no drugim kandydatem. Niech ja nie pamiętam tam, tego nazwiska, przyznam się od razu. Niech sobie tam internauci popatrzą, kto tam był. No to wybór był oczywisty, a poza tym stawiamy na kobiety. A, czyli kandydatką na prezydenta może być kobieta, Beata Szydło. Też może tak być. Hanna pyta, lotnisko w Radomiu, czy loty 4-5 razy w tygodniu oznaczają, że cel został osiągnięty i kto pokrywa koszty funkcjonowania tego portu? Lotnisko w Radomiu jest lotniskiem, które jako lotnisko regionalne rozwija się najszybciej z lotnisk regionalnych w Polsce, jeśli prześledzimy historię. Ale poniżej historię, oczekiwań, bo jeśli chodzi o to, ile, jaka tam będzie przepustowość, to miało być 300 tysięcy pasażerów, a od momentu uruchomienia jest 120 tysięcy. Ja słyszę o tym, że jest lotnisko w Modlinie i niepotrzebne jest lotnisko w Radomiu. Ale i jak popatrzymy, po 11 lat funkcjonowania i wciąż jest dotowane. Więc tak jak autobusy... Bo Radom też jest. Tak jak autobusy, tak jak komunikacja kolejowa, tak w wielu miejscach również komunikacja lotnicza jest dofinansowywana. A ile razy pan korzystał z tego lotniska Warszawa-Radom?
Znaczy w ogóle w tym czasie nie latałem nigdzie za granicę, ani po kraju. Czyli więc ani nie razu mogłem skorzystać z lotniska. Główny admirator tego lotniska nie dał po prostu ani złotówki generalnie, żeby to lotnisko mogło zarabiać na siebie. No, ani złotówki. Bije się w piersi, ale z żadnego innego lotniska również nigdzie nie latałem. Po prostu Marek Suski nie lata. Nie lata. Nie, niestety nie latam. Kajetan pyta, czy PiS poprze w Sejmie babciowe? Ja tylko jeszcze dodam, że lotnisko sto kilkadziesiąt tysięcy, jednak nie w cały rok, pasażerów obsłużyło i jeśli chodzi o ocenę, bo takie są robione oceny, to jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przyjazne lotnisko dla pasażerów. Kto taką ocenę wystawia? A to jest jakaś firma składająca się z iluś elementów, która ocenia niezależna i ta ocena została już teraz zrobiona nie za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie wiem, to ta firma, która wystawiła... Nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale rzeczywiście czytałem takie artykuły, że najbardziej przyjazne dla pasażerów lotnisko, zresztą piękne lotnisko, no ja zapraszam Państwa. Nie natrafiłam na taką zapraszam panią redaktor również. Kajetan pyta, czy PiS poprze w Sejmie babciowe? To zobaczymy, no... Ja nie wiem, co to ma znaczyć, bo słyszę różne opowieści. Miało to być w 100 dni, a już minęło. No ale jest... Nie ma. Może nie, nieco. No ale zobaczymy. No, no ale jest już projekt rządowy. No to pytam, poprzemy, czy PiS poprze w ogóle. Ale może poprzemy, ja jeszcze nie widziałem tego projektu, więc tak powiedzmy na wyczucie mogę powiedzieć, że to możliwe. Nawet bardzo możliwe, że poprzemy. Natomiast słyszałem jakieś artykuły, że to jest tyle różnych kruczków w tym babciowym, że to niewiele osób z tego skorzysta. A czy PiS popiera kredyt 0%? My proponowaliśmy niski procent, 2%, który spowodował, że no, popyt oczywiście jeszcze poszedł w górę i ceny oczywiście też. No więc pytam, czy PiS popiera kredyt 0%? Pyta też Jan. Zobaczymy, jakie będzie uzasadnienie, a generalnie to my jesteśmy za pomocą dla obywateli w różnych sprawach, więc być może poprzemy. Ekonomiści mówią, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale zobaczymy. No, o kredycie 2%, bezpieczny kredyt, też eksperci mówili, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, że nie rozładuje absolutnie tego korka mieszkaniowego. To jest tak, że no jak my coś proponujemy, to wszystko jest źle. Natomiast jak Platforma podnosi podatek do 5% na żywność, to nawet znaleźli się tacy ekonomiści, którzy mówili, że dzięki podniesieniu podatku ceny w sklepach będą niższe. No i podatek został wprowadzony i się okazało, że ceny wzrosły. I to nawet na tych iluś podstawowych produktach nawet ponad 5%. Tam niewielkie, tam kilkanaście setnych, ale ponad 5%, więc oni potrafią znaleźć nawet ekonomistów, którzy udowodnią, że podnoszenie podatków obniża ceny. Grzegorz pyta, kto jest autorem tak zwanych kamieni milowych, które miały nam zapewnić słynne 770 miliardów, a które teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości tak krytykują? To są różne kamienie milowe. Natomiast, no ale te kamienie milowe zostały ustanowione wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i kiedy premierem był Mateusz Morawiecki. Przepraszam bardzo, ale to nie nasz pomysł z tymi kamieniami milowymi. Myśmy protestowali w wielu wypadkach. Natomiast Unia Europejska mówiła, nie, Polska nie spełnia tych wymogów, to nie dostanie pieniędzy. No i okazało się, że jak Donald Tusk doszedł do władzy, też nie są spełnione te kamienie. No i tym jedynym kamieniem, który trzeba było spełnić, to zmiana rządu. I teraz te pieniądze mają przypłynąć. Czyli wyraźnie widać, że to nie chodziło o żadne kamienie milowe, tylko o obalenie nielubianego rządu, a sposobem do tego było mówienie, że nie dostaniecie pieniędzy, ten PiS będzie rządzić. No po prostu takie były wyniki wyborów. No po prostu nie jesteście, a poza tym nie jesteście w stanie z kimkolwiek współrządzić. No nikt nie chce z wami współrządzić, no. A po prostu wygenerowaliście za mało w tych wyborach, żeby zjednoczona, rządzić samodzielnie. Zjednoczona prawica jest koalicją, czyli mamy koalicjantów. Mamy. No tak, ale, no ale jednak okazało się, że jest z kim was mieliśmy rządzić? No, z Lewicą czy z Platformą, która zieje do nas nienawiścią? Mateusz Morawiecki, jakieś takie znowu... Z koalicją ośmiu gwiazdek, która... Znowu robią whisky wobec PSL. Nie będę cytował, co to znaczy, wszyscy wiedzą. No to jak z takimi ośmiogwiazdkowcami, jaką koalicję mieliśmy zakładać z ludźmi, którzy mówili tak, będziecie siedzieć. No i teraz jak rządzą, to Panie rzeczywiście pośle, próbują bo chciałam nas jeszcze jedno pytanie za cokolwiek. Zadać.
na to, że jesteśmy w PiS-ie. Michał pyta, jak to jest, że zasady Zielonego Ładu były ustalone jeszcze, gdy sejmową większość miał PiS i premierem był Mateusz Morawiecki, a teraz PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele wzywają do protestu przeciw Zielonemu Ładowi. Ale przecież to nie my, że my sobie ten Zielony Ład wymyślimy, zawsze żeśmy protestowali. No ale przecież był jednak zaakceptowany przez ówczesny rząd. Niestety część tak, ale nie wszystko i to, co najgorsze, nie było przez nas zaakceptowane. Więc protestujemy przeciwko tym elementom, które niszczą naszą gospodarkę. No zawsze Patryk, jak miły zdecydowane zdanie na ten temat. Kto jest za to winien? Unia Europejska i Mateusz Morawiecki. Nie. Unia Europejska i ci, którzy są z tej koalicji 13 grudnia w Europarlamencie, bo to oni głosują za tymi wszystkimi. A my, nasi eurodeputowani, głosują przeciw tym wszystkim różnym, no można powiedzieć, szkodliwym dla Polski albo bardzo szkodliwym. Ja przypominam sobie, też jeździłem do Brukseli, też po części brałem udział w jakichś konsultacjach. Myśmy się tam sprzeciwiali, a Unia Europejska sobie wymyśliła zupełnie inny mechanizm niż ten, który był przyjęty zgodnie z konwencją Kioto, gdzie miało być wliczone pochłanianie naszych lasów. Unia powiedziała, nie, Polska ma za dużo lasów, to na tym skorzysta, więc tylko redukcja. No, ale to już jest kwestia tego, że w tej Unii Europejskiej są ludzie, którzy chcą na Polsce zrobić interes. No, no to wiemy, że Marek Suski jest sceptykiem i mówił nawet o Brukseli, że to właściwie jest okupant. To pamiętamy. To jest jeszcze jedno pytanie. Jak dzieło... Próbują nas podporządkować sobie. Tak, pan mówił, no już naprawdę. Nie wycofuję się z tego, nie mówiłem, że to jest okupant. Jednak mówiłem tak. Troszkę inaczej. Mówiłem, że nie zgodzimy się na brukselską niewolę. Ja jeszcze, użył pan słowa okupacja. Jakie dzieła ostatnio pan namalował i czy myślał pan o zorganizowaniu kiedyś takiej niepolitycznej wystawy i zaprezentowania się Polakom z innej strony? Pyta Robert. Ostatnio, to pokazywał pan, że namalował pan konia, powiesił tak, pan u siebie. Konia powiesiłem w domu. U siebie w domu. Żona powiedziała, że żeby pan nie wynosił, wywoził, bo panu tak. Ukradną w Sejmie. No, ponieważ opowiadałem żonie historię, jak nasz redaktor, to też mogę powiedzieć, żeby to nie wypadło źle. Ja szanuję redaktora Mazurka, ale poprosił mnie kiedyś, żebym przywiózł... Jak to nasz redaktor? No, nasz polski, no. A tu u was chyba też jakiś czas chyba temu był. I żebym przywiózł pokazać. Mazurek no, był w Radiu Z? Nie było? Nie. Nie wiem, tu różne osoby widziałem, ale może go nie widziałem tutaj. To przepraszam. No ja nie widziałam w Kramerze. Dobrze, wracając do tego obrazu. Przyniosłem, mówi, przynieś, pokażesz. No to przyniosłem, pokażę. A on powiedział, o ładny, to ja daję na aukcję. Mówi, no chciałeś, żeby pokazać. No ale jak już powiedział, że na aukcję, no to poszedł na aukcję. No on, ta aukcja tak przebiegła, że ktoś tam zadeklarował jakąś większą kwotę, ale dostał obraz ktoś inny, kto zadeklarował inną kwotę. No to musiałem też namalować kolejny obraz, żeby temu, kto wygrał, przekazać, no bo tak trochę głupio było. No i w związku z tym, że ona mówi, to już nic nie zawoź, bo jak zawierzysz, to zaraz będzie 100 propozycji. No a ponieważ ja mam mało czasu i mało maluję, a żonie się podoba, to robię, więc się bardzo z tego cieszę i wisi w domu. Natomiast ostatnio właśnie namalowałem, dokończyłem konia. W tej chwili maluję taką scenę mitologiczną według szkicu Dürera. To jest jeden z moich ulubionych grafików. On narysował taki rysunek pod tytułem Wojna Bogów Morza. I no ja sobie z tego rysunku robię obraz w kolorze. Tak staram się, jak mam trochę czasu, niestety mam go bardzo mało, malować też obrazy natchnione trochę wielkimi mistrzami. Niedawno namalowałem też obraz według zaginionego fresku Leonardo da Vinci, Bitwa pod Anchiari. No i tak mnie tam ktoś namawia, żebym zrobił jakąś wystawę, ale to też trzeba sporo czasu poświęcić. No, czyli na razie na wystawie się nie zanosi. Nie wiem, czy pan Robert jest usatysfakcjonowany, ale przynajmniej wiemy, jakie są ostatnie obrazy wykonane, czy też będą w wykonaniu Marka Suskiego. Ostatnio też kończymy. Namalowałem portrety swojej córki i wnuczki. Marek Suski był z nami, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. No i członek Komitetu Politycznego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. To był gość Radia Z.
Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.